Witam Was po raz kolejny. Dzisiaj zajmę się tematem wyrażania kontrowersyjnych opinii. I to kontrowersyjnych tak mocno, że całe społeczeństwo będzie przeciwko. I zarówno tak kontrowersyjnych, że jedni powiedzą: o Jezu, nienawidzimy Cię, a drudzy powiedzą: tfu, będą Cię nosili na rękach, nie? I tu nie chodzi tylko o opinie wyrażane w internecie, bo o ile to, co myśli o tobie darkmaster.pl z YouTube'a, cię w ogóle nie interesuje, prawie, powiedzmy, albo nawet w ogóle, to tyle już to, co myśli o tobie twój kolega, czy przyjaciel, czy nauczyciel, Jan Nowak, już się tym przejmiesz bardziej na pewno niż opinią jakiegoś gościa, którego na oczy w życiu nie widziałeś. Żeby przedyskutować ten temat, to po prostu przytoczę sytuacje, w których ja nabawiłem się masy wrogów, masy albo nie masy wrogów na YouTubie z tego konta. Także jazda. Po pierwsze, napisałem kiedyś Piotrowi 2413, że robi badziew. I zostałem od razu skrytykowany przez gościa o niku Alse3n. No i to był zdecydowanie negatywny skutek. Ale dobry rezultat był taki, że Piotr sam przestał już wrzucać cokolwiek, bo to naprawdę było słabe. Nie wiem, czy go oglądaliście, oglądacie. To było po prostu produkcja o niczym, tak? Produkcja. Filmy o niczym. Kiedyś też wrzuciłem film, w którym powiedziałem, że Tomasz Terka ostatnio strasznie jest słaby ze swoimi vlogami. No i od tej pory już on mnie nie lubi, na pewno. Ale jakby rozpocząłem temat. No i ludzie zaczęli o tym jakoś mówić, on sam też, w sensie Tomek, przestał już nagrywać właśnie coś takie bez sensu trochę. Co nie znaczy, według niego to nie było bez sensu, tylko on chciał to jakoś tam filozoficznie przedstawić. Ale no mi się to nie spodobało i dużej ilości ludzi również. W jednym z ostatnich filmów powiedziałem, że polskie reggae jest monotematyczne. No i tym samym fani gatunku no też przestali mnie jakby lubić, nie, w ogóle tam nie spodobała im się moja opinia. I to samo ostatnio, gdy powiedziałem, że Samba Patti i Brothers in Arms to są utwory bardzo nieciekawe. No fani po prostu się oburzyli, prawda? Dostałem nawet zarzut, że nie znam się na muzyce, co wpłynęło zapewne na moje ego, nie? Także raczej negatywne skutki. No i co wynika z mojego bilansu? No zupełnie nic, bo tak naprawdę połowa tych sytuacji była na plus dla mnie, połowa na minus. Co wy sądzicie o wyrażaniu kontrowersyjnej opinii? Czy wy często wyrażacie takie, czy jesteście raczej ostrożni z tym, czy po prostu walicie prosto z mostu od razu, w jakimkolwiek towarzystwie byście nie byli? No i co też uważacie o tym, żeby inni ludzie wyrażali takie właśnie opinie swoje, które są kontrowersyjne? Zauważcie, że ta opinia może być w 100% zgodna z twoją, ale również w zupełności niezgodna. Także to tyle. A jeszcze mam coś. Bo widzicie takie coś. I to nie chodzi o to, że to jest po prostu Nesty, tylko to jest Nesty. Kurde. No dobra, jest napisane New Great Taste. To jest jakby nowa Nesty. O nowym smaku faktycznie, ale czy on jest great, to ja bym nie powiedział. To jest mega porażka tej międzynarodowej firmy producenta, chyba to jest Nestle. Także Nestle trochę się nie popisało, dlatego że ten nowy smak Nestle
Smakuje jak jedna z polskich Ice Tea właśnie. O czym Nestle pewnie nie wiedziało i wypuściło tak naprawdę to samo, co produkuje już inna polska firma. Nie pamiętam, który to jest producent. No i tak, i teraz ta butelka nie wiem ile kosztuje, chyba z 5,5 zł, gdy tamta pewnie 3 zł kosztuje, tak? 1,5 litra to jest. No, także gratuluję, nie? Na razie. Hej, na razie, pa.